Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk. Witam Was na pierwszym z serii wykładów poświęconych Krzysztofowi Kieślowskiemu. Bardzo się cieszę, że Fundacja Sentio we współpracy z Festiwalem Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku zaprosiła mnie do tego, żebym podzielił się z Wami swoją miłością do filmów Kieślowskiego. Krzysztof Kieślowski obchodziłby w roku 2021 80. urodziny i z tej okazji chcę Wam opowiedzieć troszkę więcej o tej niesamowitej twórczości, o tym niesamowitym człowieku, o kimś, kto rzeczywiście zmienił oblicze nie tylko polskiego, ale także międzynarodowego kina. Kieślowski przychodzi na świat w trakcie II wojny światowej, dokładnie w roku 1941, ale wychowuje się już w świecie, w Polsce powojennej, przede wszystkim właśnie w Sokołowsku na Dolnym Śląsku. Co go tam sprowadziło? Przede wszystkim choroba ojca. Jego ojciec był gruźlikiem, a ponieważ Sokołowsko było takim uzdrowiskiem właśnie dla cierpiących na tę chorobę, Kieślowski w dużej mierze dorastał tam, gdzie choroba i leczenie ojca go zabrały. Kieślowski bardzo chciał być filmowcem i kilkukrotnie zdawał do łódzkiej szkoły filmowej, do szkoły, która do dzisiaj cieszy się ogromną renomą, nie tylko w Polsce, ale także na świecie. I pamiętajcie o tym, że Kieślowski nie od razu się do tej szkoły filmowej dostał. W międzyczasie zdobywał takie szlify, między innymi jako technik, dosłownie pracownik fizyczny w teatrze, i przygotowywał się do roli, pełnienia roli artystycznej, ale bardziej takiej rzemieślniczej przy przedstawieniach teatralnych. A zatem Kieślowski dostaje się do łódzkiej szkoły filmowej i studiuje tam w połowie lat 60. Jego największym mistrzem w szkole jest profesor Kazimierz Karabasz, główny taki ojciec, założyciel polskiej szkoły dokumentu. I pewna filozofia Karabasza, polegająca na tym, że kamera powinna być czymś w rodzaju cierpliwego oka, która przygląda się rzeczywistości, nie ingerując w nią za bardzo, staje się przedmiotem fascynacji młodego Kieślowskiego. Józek, być tak dobry, zanieś nożyczki do naostrzenia, mam mleko na ogniu. Pani Krawcowa mówiła, że pan dobrze zrobił. Będzie dobrze. Kieślowski pracuje przez całe lata 70. w wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych przy ulicy Chełmskiej 19/21 w Warszawie. Kieślowski pracował jako etatowy reżyser, innymi słowy, musiał od czasu do czasu w ramach swojej pracy ukończyć film dokumentalny. I myślę, że najważniejsze jest to, żeby te wszystkie role pełnić zgodnie z sumieniem. To jest banalne, ale to jest bardzo trudne. Pod koniec lat 70. Kieślowskiemu przestają wystarczać filmy dokumentalne i powoli skręca w stronę fabuły. Zazwyczaj za taki punkt graniczny przyjmuje się rok 1979-80 i dwa symboliczne filmy. Amator Kieślowskiego, czyli film fabularny, i Dworzec Kieślowskiego. Powiemy sobie o nich trochę więcej właśnie przy okazji projekcji Amatora. Film to najważniejsza ze sztuk. Ktoś tak powiedział, nie pamiętam kto. Lenin. Lata 80. to już pełen tryb pełnometrażowych fabuł, także dekada, w której Kieślowski nawiązuje bardzo płodną i bardzo ważną współpracę ze scenarzystą Krzysztofem Piesiewiczem, który do tej pory był przede wszystkim adwokatem Krzysztofem Piesiewiczem. I ta współpraca Piesiewicz-Kieślowski naznacza właściwie cały ostatni, finalny, najbardziej znany na świecie etap twórczości Kieślowskiego. To są filmy takie jak Bez końca, i przede wszystkim jak Dekalog. Pamiętajcie o tym, że sukces międzynarodowy Kieślowskiego zastaje go stosunkowo późno. Pierwszym takim dużym momentem sukcesu dla Kieślowskiego jest moment projekcji na festiwalu w Cannes, czyli najważniejszym festiwalu świata, filmu Krótki film o zabijaniu, będącym rozwinięciem filmu Dekalog 5. I jak sobie pomyślicie i popatrzycie na daty, to zobaczycie, że Kieślowski przez całych 20 lat pomiędzy rokiem 68-9 a rokiem 88-9 pracował niesłychanie ciężko, ale światowe uznanie uzyskał dopiero pod koniec lat 80. I wówczas następuje ogromna kariera, sukces Dekalogu, międzynarodowe finansowanie na międzynarodowe projekty, o których też sobie powiemy, Podwójne życie Weroniki i przede wszystkim Trzy kolory, niebieski, biały, czerwony. To już są filmy tworzone przez twórcę nie tylko spełnionego, ale na dodatek traktowanego przez najważniejsze autorytety światowego kina jako mistrza. Zapraszam Was serdecznie na dalsze odcinki, a na razie tyle w ramach podstawowego wprowadzenia do Kieślowskiego i jego drogi, która wiedzie od kina zdrowia w Sokołowsku po najbardziej prestiżowe nagrody świata w Los Angeles. Zobaczymy, jak ta droga się układa.